Szkolenie, pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych to jedne z najistotniejszych rzeczy w ocenie strażaków, ponieważ oprócz dobrego wyposażenia potrzebne jest niewątpliwie zdobycie cennego doświadczenia i umiejętności odpowiedniej reakcji w niejednokrotnie trudnych i niecodziennych sytuacjach. Ponad 3 lata temu, decyzją pana marszałka, zostały przekazane bardzo duże ilości sprzętu z magazynów, wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Ten sprzęt trafił do jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego i ten sprzęt na co dzień służy działaniom ratowniczym. Służy, bo ci strażacy, którzy otrzymali ten sprzęt, na co dzień mają go, ćwiczą na nim i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to używają go w akcji. Jesteśmy prekursorem takiego rozwiązania. Wiele województw pyta nas o właśnie sposób realizacji tego pomysłu. My cały czas to podkreślamy, jest akceptacja i wielkie uznanie ze strony kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z takim rozwiązaniem. A my jesteśmy dumni, że ten sprzęt, który pan marszałek przekazał nam, służy dla przede wszystkim strażakom po to, żeby tą pomoc, którą niesiemy, na jak najwyższym poziomie. Częsty dym, ogień, wysoka temperatura. To pozwala nabrać pewnej rutyny, prawidłowych reakcji i być bezpiecznym w akcji gaszenia pożaru, a również doskonale wiedzieć, jak zapewnić bezpieczeństwo tym ratowanym osobom. To jest niezwykle ważne. Strażacy to doceniają i to wspólne działanie nasze, komendanta wojewódzkiego, aby ten ośrodek wzmacniać, bo przecież nam wszystkim, samorządowcom również zależy na tym, aby mieszkańcy naszego województwa byli bezpieczni, aby w tych sytuacjach zagrożenia pomoc pojawiała się jak najszybciej, była skuteczna i abyśmy mieli wszyscy świadomość tego, że jesteśmy wspierani w maksymalnie skuteczny sposób. Do Sieradzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej trafi 500 tysięcy złotych. Niemniej jednak istotną informacją jest to, że w ciągu ostatnich kilku lat Ośrodek Szkolenia w Sieradzu otrzymał już ponad 6 milionów złotych. Po podpisaniu umowy zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić poligon. No i teraz tą stronę, a on steruje tym, manipuluje, prawda? Thank you.